Cześć wszystkim, witajcie moi drodzy. Ja nazywam się Brod, a to jest gra The Sims 4.pl. Jak widzicie, stworzyłem sobie postacie. Myślę, że dobrze je kojarzycie. Jest to Rezi oraz z KKF, Rezigiusz i z KKF. I tymi postaciami sobie zagramy w The Sims 4. Jak widzicie, kreator postaci pozwala nam na bawienie się wyglądem danej osoby, prawda? Myślę, że Rezigiusz, Rezi mi wyszedł idealnie, no może troszkę nie do końca. No z KKF tutaj już raczej jest niezbyt podobny, no ale mniej więcej starałem się uchwycić jego podobiznę. Mam nadzieję, że chociaż to weźmiecie pod uwagę. Zagrajmy sobie w następną rozgrywkę. Jak widzicie, wybierzemy sobie rodzinę. Tutaj edytuj, dodawaj lub swoich simów z rodziny. Jak widzicie, mogę wam jeszcze pokazać tutaj właśnie, to jest Rezigiusz, prawda? Możemy ewentualnie mu tutaj dodać coś więcej. Czekajcie. Nie o to mi chodziło. Ajajaj, bo tu sam wygląd jeszcze mogę ewentualnie zmienić, natomiast ja bym chciał, chodziłoby mi o coś innego. Chyba już nie mogę dostosowywać wyglądu garderoby, tylko myślę, że tu mogę zmienić. Natomiast jeżeli chodzi, nie no, twarz mógłbym, no to dlaczego w takim razie nie mogę? Bo tutaj jest garderoba, prawda? No nic, niestety, chciałem mu troszkę, chociaż i tak jest przypakowany Rezi, także może być. Natomiast z KKF mi troszkę nie wyszedł, ale myślę, że chociaż troszkę podobny jest. No niestety nie do końca chodziło mi o to, co tutaj jest, no ale chociaż tyle, prawda? Nieważne, zostawmy to, lećmy za przygodą, prawda? Nasza rodzina, na parcelę, kupimy sobie jakieś domostwo, gdzieś gdzie jest tanio mniej więcej. Tu jest 3500, tutaj widzę, że tutaj już są gotowe domki, więc może bym płaska mierzeja, 17 tysięcy, no jest do zagospodarowania 22 tysiące, więc myślę, że póki co wykupimy jakiś mniejszy domek, prawda, gdzie moglibyśmy się osiedlić. Tutaj jest wójcików dom, prawda? Kamienny zakątek. 13 tysięcy, nie jest to duża parcela. Wyposażone, zniweluj działkę. Myślę, że na początek moglibyśmy zamieszkać w tym domku. Mamy 22 tysiące simoleonów. Tutaj nam zaoszczędzimy o wiele więcej. Eksmitować możemy rodzinę, prawda? Może też tak uczynimy i wejdziemy tutaj, no zobaczymy, mam nadzieję, że się uda, prawda? Mieszkańcy, aby zobaczyć, kto mieszka na zajętej parceli, kliknij dom i słysz prawym. Okej, no dobrze, wejdźmy sobie tutaj. Budowanie, jak widzicie, więcej możemy. Eksmituj rodzinę, wyprowadź, zmień typ parceli, zarządzaj rodziną, podróż i tak dalej, ale przejdziemy sobie do sedna naszej sprawy i sobie zagramy za chwilkę. Mam nadzieję, że tak się uda. No właśnie, już jest. Okej, troszkę mi ścięło tutaj grę. Mamy naszych... Rezi jest kumplem. Kumple uwielbiają oglądać sport, przebywać w otoczeniu innych kumpli oraz potrafią pić dużo soku, nie odczuwając przykrych efektów ubocznych. No dobrze, niech nasi bohaterowie Rezi i z KKF wprowadzą się do domu. Łóżko jest takie, więc może... O kurde, ja chcę to zobaczyć, czekajcie. Chodź tu, co Rezi robi? Rezi, nie przy ludziach, matko kochana. Chodź tutaj się połóż. Zdrzemnij się, chodź. Zdrzemnijcie się, panowie, chodźcie, no chodźcie. O, chodź, Rezi, chodź, chodźcie się zdrzemnąć, panie z KKF-ie również. Zobaczymy, co tu też będzie, jak to... O kurde, jak to wygląda. Oj, chyba z KKF nie chce. Rezi ma pełną kolejkę, tak? Rezi śpi, natomiast... Chodź, chodź, podejdź tutaj, panie z KKF-ie, prześpijcie się raz.
To może być dobre. Zdrzemnij się, no. Chodź, zdrzemnij się. No mówię ci, zdrzemnij się, chłopie. Chodź. Zobaczymy, czy... No chodź, zdrzemnij się. No nie chcesz? No zrezim z KKF. No nie chcesz zdrzemnąć się w jednym łóżku. Masakra, moi drodzy. No dobrze. Co my tu mamy? Tańcz do muzyki stereo. Aktywne kolejki. No dobrze. Wielozadaniowość, ok. Aktywne kolejki. Co my tu mamy? Kliknij stereo, które odtwarza muzykę i wybierz tańcz. Czy my tu mamy coś takiego w ogóle? Zaraz się Tu jest jeszcze jakieś łoże. To niech tutaj zdrzemnie się. Będą się najwyżej wymieniać łóżkami. Widzę, że nasz z KKF nic tutaj. A nie, idzie się zdrzemnąć. Zobaczymy. Wolne simowie mają własny rozum, który opiera się na ich emocjach. Cecha, a także potrzebach. Będą podejmować decyzje, które cię zaskoczą, cieszą, a czasami zadziwią. Okej, mamy Reziego. Pogadaj z kimś. Czyli musimy pogadać. Pan Rezi musi pogadać. Rezi. Poznaj Sima o imieniu SKKF. No widzicie, tutaj mamy tutaj odpowiednie zadania. Czy ja tutaj mam telefon, żeby znaleźć jakąś pracę? Mam nadzieję, że tak. Czyli serce, no dobra, ten. Okej, emocje dostaliśmy. Widzę, że na razie śpią. Twój sim jest teraz zainspirowany. Przesuń kursor myszki nad tę emocję, aby w niej przeczytać. Okej, zainspirowany mówicie. Gdzie są te emocje? Co możecie mi powiedzieć? No dobrze, zobaczmy. Pana z KKF-a. Poznaj kogoś nowego. Obejmij kogoś po kumpelsku. Słuchajcie, ja to musiałbym wybudować asortyment. Gabinety całe. Potrzebowałbym, słuchajcie, telefon. Mam nadzieję, że tu jest. Telefon. Szukaj. Nie ma? O kurde. Telewizor. My tu mamy telewizor jakiś? No nie mamy za bardzo, więc troszkę bieda. Więc może jakiś telewizor by się tu przydał, prawda? Tutaj gdzieś, gdzie jest ta kanapa. Chociaż wtedy by nie czytał nasz. No dobrze, zobaczymy. Jakiś telewizor na pewno by się przydał. Jakiś mały telewizor. 1400, no nie będziemy szaleć, słuchajcie. Pierwsze to 500 dajmy i jakąś półkę na to. Słuchajcie. Jakiś najtańszy. Czy możemy to jakoś obrócić? Pamiętam, że się. A tutaj widzicie. A nie, bo to dom, to nie. Czy ja mogę jakoś to obracać? To jest najgorsze w tym wszystkim. Kurde, no. Przydałoby mi się to obrócić. Tylko jak to mam zrobić, co? Nie, tego nie chcę. Dobra, sprzedajmy to. Myślę, że jakąś półkę by się przydało nam tutaj zrobić póki co na ten telewizor, co nie? By się wypadało coś takiego, żeby tu było. Tylko gdzie? Jakąś półeczkę. Mamy troszkę pieniędzy, więc by się przydało. Ozdobne. Tutaj mamy jakieś półki. Ewentualnie stolik w stylu misyjnym. Zef. To może być ciekawe. Dobrze. Okej, niech będzie tu taki telewizor. Chociaż tyle, prawda? Natomiast jak tu znaleźć pracę? Niech będzie to tutaj.
No dobra, radio by się przydało, czyż nie? Co my tu mamy? Czy tu są tingi? Co my tu mamy? Książki. Okej, natomiast radio by się jakieś przydało. Chyba, że znajdziemy to tutaj, w tym miejscu. O, właśnie, audio. Jakieś malutkie audio. Ten sobie tu czyta, więc ten może włączyć ewentualnie muzykę, w razie czego, dzięki czemu zyskamy punkty odpowiednie. Natomiast potrzebujemy znaleźć, moi drodzy, pracę. Ten tu na... obudź, niech się obudzi. A nie ty! Nie, 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 nie. Niech Rezi z drzemka. Dobra, Rezi, wstawaj. Żartuję o politykach, kumpelskie trącenie, opisz nowe rozmaje o marzenie. Zobaczmy, zainteresowania. Ten Skakew jakoś nie chce rozmawiać tutaj. Z Rezim. A nie, jednak rozmawiają, widzę. No dobrze. Dobrze, tutaj mamy SKKF, natomiast co ma? Kogoś nowego, no dobrze. Jak widzę, się poznają tutaj, więc jest dobrze. Także razem są kompanii, prawda, przyjaciele, więc na pewno się teraz poznają. Rozmawiają o jakichś ciekawych rzeczach. Natomiast co my tu mamy? A jak widzicie, zdobyliśmy. Obejmij kogoś, o Boże. Dobra. Zobaczmy, czy uda się kumpelskie objęcie tutaj. Mam nadzieję, że tak. Więc co tutaj Rezi ma za wykonanie? Poznaj Simo i mnie z KKF. No dobrze, ci tutaj rozmawiają, jak widać. Zainspirowany, tak? Widzicie, rozmawiają cały czas, więc jest tyle dobrze. To jest, ja bym się chciał skoncentrować na telefon. No właśnie. Znajdź pracę, to może być ciekawe. Póki co niech sobie rozmawiają. Wysim poznał umiejętności gotowania, jest wiele innych zdolności. Właśnie, SKKF nie ma żadnych umiejętności. Właśnie, Rezi też nie ma. Natomiast mógłby mieć, prawda? Ci dalej tutaj rozmawiają, z tego co widzę. To weź, obejmij go, SKKF, nie bądź taki nieśmiały. Obejmij go. Co my tu mamy? Poznaj kogoś nowego. No dobrze, no to tak samo, poznamy Rezim. Niech się tutaj poznają. Tak jest, zdobyta charyzma. Rezi, widzicie, charyzmatyczny Rezigiusz. Dzięki swojej wyższej charyzmie Rezi może częściej opowiadać udane dowcipy i szybciej dowiadywać się różnych rzeczy o innych simach. Okej, no nieźle. Nieźle. Całe szczęście. Głębokie więzy, no ładnie. Jest, udało się, prawda? Tak jest, kumpelskie. Kumpelskie, widzicie? Dobrze, też charyzmę otrzymał. Kumpelskie więzi, całe szczęście. No dobrze, słuchajcie, tyle z rozmowy. Coś tu jeszcze możemy zrobić? Chyba nie. Co tutaj mamy? Zadzwoń do kogoś. Czy może na zewnątrz kogoś na zewnątrz spotkamy? Jakiś tutaj... Dobra, chodźcie. Chodźcie tutaj, moi drodzy, bo widzę, że macie podobne zadania. Poznaj kogoś nowego. No dobrze, pracę musimy tutaj. Pierwsze najpierw poznajmy kogoś i dopiero potem zacznijmy pracę nową.
Okej, tu są jakaś starsza kobieta idzie. Więc dobrze. Charyzma na pierwszym poziomie, jak widać. Tyle dobrze. Więc chyba niestraszne nam będzie zawarcie nowych znajomości. No dobrze, podejdźcie tutaj. Rezi, musisz zagadać tutaj do Kingi. No dobrze, dusza towarzystwa, tak jest, Rezi zdobył tę umiejętność. No dobrze. Mamy teraz KKF-a, również tutaj musi poznać kogoś nowego. No dobrze. No okej, jest, udało się, zaliczyliśmy. No i teraz pan Rezygiusz musi podjąć nową karierę. Gdzie tu jest ten telefon? Widziałem go gdzieś tutaj. Podróżuj, wyślij, rozmawiaj z, włącz dźwięk w telefonie, graj, przeglądaj sieć, przynieś rodzinę. Możemy porozmawiać z Kingą. A on zadzwonił do niej. No proszę, Rezi nie próżnuje. Ładnie. Właśnie zadzwonił do niej. Zdobytek komediowy. Dzięki nowemu poziomowi umiejętności komediowych z KKF może opowiadać dowcipy. No ładnie, no to super. W takim razie podejdź tutaj Rezi. I musimy się zaprzyjaźnić. Na pewno to zrobimy z KKF-em. Natomiast musimy tutaj też przynieść rodzinę, podróżuj, znajdź pracę. O właśnie, pierwsza praca. Chociaż może, słuchajcie, nie będziemy tego robić na razie. To tutaj mamy, dopiero potem porozmawiamy. Jadalnia i bar mamy kupić, tak? Tylko że z naszą kasą nie jest najlepiej. Więc nie wiem, czy by się udało to zrobić, kupić bar. Jadalnia. Oj, te bary to... Uhuhu! No tam profesjonal, ten to jest tiki troszkę za drogi. Jakiś najtańszy byśmy mogli ewentualnie barek śmignąć. O kurka wodna! Ale to jest duże. Łohoho! Matko z córką. Troszkę duży ten barek, nie sądzicie? Troszkę duży. Zobaczmy, może to przenieśmy i teraz. Czekajcie. Ho, ho, ho. Troszkę za duży ten barek. Matko z córką. Czemu aż tyle tego? Nie mamy takiego pomieszczenia, żeby ten bar tutaj zrobić, także Rezi, na razie musisz odczekać, jeżeli chodzi o ten bar. Słuchajcie, moi drodzy, to był pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał i w następnym odcinku będziemy kontynuować naszą przygodę Rezim i z KKF-em. Trzymajcie się, cześć!